Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, serwis testowy MediaTester. Na naszych testach mamy Samsunga Galaxy Note 4, tak jak już pewnie wiecie. Urządzenie to testujemy już drugi dzień, przed nami jeszcze ponad półtora tygodnia, jednakże już możemy wypowiedzieć się na temat dźwięku w tym smartfonie. Samsung Galaxy Note 4 posiada głośnik, jeżeli chodzi o główny głośnik multimedialny, z tyłu, w tym miejscu tutaj. Są osoby, które na to narzekają, im to nie pasuje. Mnie to miejsce oraz dźwięk wydobywający się z tego smartfona w pełni wystarcza. Jest naprawdę bardzo dobry, bardzo czysty, głośny i bardzo wyraźny. Nic tu nie brzęczy, nie harczy i tak dalej. Dlatego też głośniki Samsunga, szczególnie właśnie tutaj w Note 4, spisuje się rewelacyjnie. Zaraz Wam puszczę jakąś przykładową piosenkę, pokażę Wam za pomocą gry, jak to wygląda. Wcale nie ma tak, jak wiele osób mówi, że tutaj po prostu grając w gry, to sobie uciskamy głośnik i nic nie słyszymy. Zauważcie, że mamy tutaj taki wystający taki grill, który bardzo szybko rozpoznajemy, dotykając po prostu palcem. O, tutaj nie mamy trzymać. To jest takie domyślne odczucie. Jeżeli czujemy, że coś wystaje, to palec gdzie indziej kładziemy. Dlatego też jest to dobre rozwiązanie. Zauważcie, że dźwięk, który tu mamy, jest oczywiście nie w stereo, a w mono, bo mamy jeden głośnik. Są ludzie, którzy narzekają, chcieliby na przykład tu z przodu dwa głośniki, albo tu dwa głośniki, albo jeszcze nie wiem, gdzie by sobie wymyślili. W moim przekonaniu ten głośnik, który tu jest zastosowany, w pełni wystarcza i nie potrzeba tu żadnych głośników stereofonicznych, szczególnie gdzieś tu na przednim panelu. Ten głośnik oczywiście, który mamy tutaj, to jest głośnik do rozmów, prowadzenia rozmów, jest bardzo wyraźny, czytelny i głośny. Tak więc rozmawianie przez tego smartfona jest co najmniej rewelacyjne. Lepiej się, gorzej się nie da tego ocenić. Jest wszystko naprawdę w porządku. Przejdźmy do dźwięku. Włączmy sobie na przykład aplikację muzyka. Gdzie jest ta nasza wspaniała muzyka? O, tutaj. Odłóżmy sobie smartfona. To jest oryginalna muzyka Samsunga. Zauważcie, nic nie harczy, nic nie brzęczy. Dźwięk jest czysty, smartfon leży na tylnym panelu. Zero problemu. Oczywiście nie ma co oczekiwać od głośnika w smartfonie jakichś cudów. Dla mnie najistotniejszą kwestią w głośniku jest to, żeby był głośny, czysty dźwięk oraz bardzo wyraźny i nic, żeby mi tu nie brzęczało, nie harczało. Jeżeli te parametry są zachowane, te cechy, które tu teraz wymieniłem, to dla mnie wtedy dźwięk w smartfonie, tablecie, laptopie jest rewelacyjny. Ja tutaj nie oczekuję żadnych basów, głośników stereo, quadro i jeszcze jakichkolwiek innych. Dla mnie wystarczy, że jest jeden, a porządny głośnik. I w Samsungach zwykle to mamy. Zauważcie, że podczas odtwarzania utworu możemy sobie jeszcze skorzystać z equalizera. Dopasowując sobie dźwięk do naszych potrzeb, dam teraz na maksa i słuchajcie. I teraz jest to, co chciałem Wam pokazać. Zauważcie, że ten jeden głośnik gra teraz lepiej niż większość smartfonów. W tym trybie właśnie jest zaawansowany bas. Słyszycie?
No i właśnie to Wam chciałem teraz pokazać w tym filmie jako, przepraszam, jako szczególną cechę. To właśnie ta opcja bass. Jeżeli włączymy sobie opcję bass w ustawieniach dźwiękowych, właśnie na przykład tutaj odtwarzacza muzycznego, to tak jak mieliście okazję posłuchać, ten dźwięk staje się od razu bogaty. Bogaty w niższe tony, może nie jakoś szczególnie mocno, ale staje się naprawdę bardzo bogaty, ponieważ w podstawowej wersji bez włączonego tego właśnie tego trybu bass, ten dźwięk jest rzeczywiście taki trochę biedny, jest bardzo wyraźny oczywiście, głośny i tak dalej, to nie ma z tym problemu, z tymi cechami, które są dla mnie bardzo istotne, jednakże on jest taki trochę przybiednawy, brakuje mu tego niższego tutaj tonu. Tak więc korzystajmy z takich opcji właśnie jak equalizery w oprogramowaniu, ponieważ one mogą znacznie zmienić dźwięk wydawany przez... właśnie odtwarzacz. Ok, tak więc jeżeli chodzi o dźwięk w odtwarzaczu muzycznym, to już widzieliście, możemy sobie tam pozmieniać troszeczkę ustawień, szczególnie jeżeli podłączymy słuchawki z zestawu lub na przykład jakieś inne słuchawki bezprzewodowe lub przewodowe, możemy sobie tutaj troszeczkę jeszcze bardziej podziałać z tymi ustawieniami equalizera. Włączmy sobie teraz dla przykładu, zobaczmy czy mamy tu jakiś testowy film wgrany w wideo, jeżeli nie mamy, coś tam mamy, to jakieś moje, włączmy sobie tu jakiś test. Tak więc jak słyszycie, głośność jest bardzo, bardzo duża, bardzo donośna i słyszymy z tych trzech mikrofonów, które tutaj mamy zainstalowane, to oczywiście zależy, czy nagrywaliśmy film tym urządzeniem. Jeżeli nie, to oczywiście te mikrofony tu nie miały do czynienia nic, ten akurat miał. Ten głos jest naprawdę donośny, bardzo mocny, bardzo po prostu czytelny, tak? Każdy, kto będzie słyszał jakiś film z tego urządzenia, nie będzie narzekał na pewno na dźwięk. Tak samo oczywiście z muzyką. Przejdźmy sobie teraz do jakiejś gry, włączmy sobie jakąś grę i posłuchajcie, jak będzie wyglądać kwestia dźwięku na przykład w Real Racingu Trójce. Może w tej grze sobie włączmy. I zobaczcie, normalnie będę trzymał tak samo, jak zwykle się trzyma telefon, smartfona. Tutaj mamy wystające ten grill, tak jak mówiłem, to on od razu powoduje, że trzymając swojego, a tu akurat on chce sobie coś ściągnąć, widzę, tak więc ja pozbawię może taką możliwość tego, wejdźmy sobie w inną grę, internet, ciach, o, może tego asfalta 8, sorry, tam nie dociągnąłem jeszcze pakietu z tymi grami. Tak więc zobaczmy sobie tutaj, a chodzi mi o to, że automatycznie nakładając... Tutaj trzeba sobie dociągać, bo że te gry są... Nie przygotowałem się, bardzo Was przepraszam, ale te gry coraz więcej wymagają, tak więc poczekajcie chwileczkę. Okej, okay, gra już się ściągnęła w końcu, sorry. Dźwięki są po prostu rewelacyjne w tej grze. Zaraz Wam puszczę na około 3 sekundy. Nie będę dłużej puszczał, dlatego że są to prawa autorskie. No i tak naprawdę nie możemy tutaj jakoś specjalnie włączać muzyki, bo po prostu zablokują film. W związku z tym włączę na jakieś 3-4 sekundy tylko dźwięk podczas krótkiego przejazdu. Zobaczcie, jak rewelacyjnie na tym smartfonie się gra w gry, jakie są wrażenia dźwiękowe. Dobra, prawo, lewo. No i zobaczcie. Jedźmy kawałek i teraz słuchajcie. No dobra, wystarczy, więcej nie będziemy nagrywać, nie chciałbym, żeby blokowali filmy, a ostatnio bardzo to lubią robić na różnych kanałach, tak jak widzieliście, słyszeliście. Ten dźwięk jest bardzo donośny, oczywiście gdy palec przyłożymy z tyłu na głośnik w tym miejscu, to będziemy słyszeć, że go delikatnie zablokowaliśmy, ale nie będzie to wyciszenie, że tak powiem, maksymalne, gdzie będzie cisza. Od razu odkładamy palec gdzieś indziej, troszeczkę inaczej trzymamy, szczególnie, że wyczuwamy tutaj przy głośniku takie właśnie wystający taki element plastikowy, dzięki czemu znacznie łatwiej nam się będzie
opanowywać względem trzymania smartfona. Zresztą w większości ludzi, jak trzymają smartfona, to po prostu w tym miejscu nie trzymają palca, tylko po prostu trzymają w ten sposób lub tak, o, na przykład tak. Jakoś. Ja nigdy w życiu z tym nie miałem problemu, ale wiem, że niektórzy mają. W związku z tym tak dużo czasu poświęciłem właśnie omówieniu tej kwestii. Tak więc jeżeli chodzi o dźwięk, w tym smartfonie jest rewelacja. Nie ma się do czego doczepiać. Głośny, bardzo wyraźny głośnik ten. Tylny, główny, oczywiście ten do rozmów jest też bardzo wyraźny. Do prowadzenia rozmów w trybie... W trybie wysokiej głośności, czy jak się ten tryb, głośno mówiącym, przepraszam, w trybie jest rewelacyjny, możemy w samochodzie normalnie rozmawiać w trybie właśnie tej wysokiej głośności, czyli zestawu głośno mówiącego i naprawdę rewelacyjnie możemy się tutaj z tym smartfonem obsługiwać, jeżeli chodzi o dźwięk. Jeżeli ktoś będzie narzekał na ten dźwięk, to ja nie wiem, to już jest kompletnie coś nie tak chyba z tym człowiekiem. Ja nie mam tu problemów, a szukam zawsze jakichś negatywnych aspektów i ja, jeżeli chodzi o Note 4, przepraszam, nie mogę znaleźć żadnych negatywnych kwestii odnośnie dźwięku. Z mojej strony to tyle, przepraszam, że znowu tak długo. Kwestia dźwięku w Samsungu Galaxy tutaj Note 4, jeszcze szczególnie możemy sobie tu coś zmienić, z tego co pamiętam, w personalizacji odnośnie dźwięku, zaraz, gdzie my to mamy, w połączeniach, jeszcze coś mamy tutaj odnośnie dźwięku w samym systemie, gdzie jest ta opcja dźwięki, teraz jak trzeba, to akurat wszystko się gubi. Gdzie to jest? Szybkie ustawienia. O! Tu, przepraszam. Dźwięki i powiadomienia. Tu oczywiście mamy możliwość zmiany sobie dźwięków, powiadomień, dzwonków i tak dalej, ale to już jest raczej normalne. Trybu dźwięku, intensywność wibracji, ale to akurat nie jest dźwięk. Dzwonki różne poustawiać sobie, tylko że to już jest raczej kwestia samego menu. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, to tutaj jest dźwiękiem już więcej, raczej nic nie wymyślimy. Jest to kwestia już potem indywidualnych ustawień w danej aplikacji. Jeżeli chodzi o sam głośnik, mamy tutaj naprawdę bardzo donośny, fajny dźwięk. Dobra, z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o dźwięk. Jeżeli chcecie coś przetestować, chcielibyście, żeby coś sprawdzić, piszcie pod filmem, komentujcie, a ja postaram się dla Was to sprawdzić maksymalnie szybko, tak żeby wszystko po prostu było jasne, bo wiem, że wielu z Was zastanawia się nad zakupem tego smartfona. Ja też byłbym ciekaw różnych kwestii. Ja dysponuję tym smartfonem jeszcze przez 1,5 tygodnia, więc na każde pytanie postaram się odpowiedzieć. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was.